Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Siemanko, z tej strony Oskar Dala dla MyOMay, a dziś rozmówcą będzie Rafał Heratyk. Witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie, witam wszystkich oglądających, słuchających. No jak pewnie wiecie, Rafał jest jednym z ogłoszonych na gali KSW 100. Co prawda jeszcze bez rywala, ale twój występ jest już oficjalnie potwierdzony. Już na pewno zobaczymy cię 16 listopada w Gliwicach. Powiedz mi w ogóle, kiedy przyszła oferta od organizacji KSW, że jest ten konkretny termin, no bo tak naprawdę gal w twoich okolicach w ostatnim czasie jest sporo, więc ten występ na setce mógł nie być taki do końca oczywisty, no bo równie dobrze KSW mogło cię potrzebować w Ostrawie, no ale jednak już za niecałe 2 miesiące wejdziesz do klatki w Gliwicach, więc kiedy przyszła konkretna oferta na ten termin? Ja już o tych Gliwicach wiedziałem dosyć długo. To były już rozmowy prowadzone, nie chcę mówić kilka miesięcy temu, ale miesiąc, dwa już wiedziałem, że będę się bił w Gliwicach. Od samego początku Artur, menadżer mój, którego serdecznie pozdrawiam, już mi przekazywał tą informację, także KSW było zadowolone z ostatniego mojego występu w Gliwicach i chyba liczą na powtórkę. No zdecydowanie, no tak naprawdę byłeś, można powiedzieć, najjaśniejszą gwiazdą ostatniej gali w Gliwicach, tej gali KSW Epic, no bo ten wielki turniej był zwieńczeniem tak naprawdę tej gali. Powiedz mi, no właśnie, bo tak jak mówimy już o tej gali KSW Epic, no to niedawno wydarzyła się walka takich dwóch zawodników, z którymi ty się mierzyłeś, więc pytanie, czy ty już znasz rywala, czy to, nie pytam o konkrety, czy to jest ktoś z tej walki, czy to jest ktoś nowy, no bo sam Wojciech Rysiewski wspominał, że tych rywali jest w grze kilku, ale czy ty już masz konkretnego rywala, czy cały czas jest to gdzieś kwestia negocjacji? Negocjacje, słuchaj, powiem ci tak, jeśli ci powiem, że to jest ktoś z tej walki, która się odbyła, no to wiadomo, kto, o kim mówimy. A na razie jeszcze KSW nie ogłosiło oficjalnie zestawienia, więc nie mogę powiedzieć. I na pewno jest ta osoba brana pod uwagę, ale też jest jeszcze jedna brana pod uwagę. De facto, z którym się kiedyś miałem zmierzyć i miało to by być takie egzotyczne nazwisko na gali KSW, ale nie wiem, na czym stanęły rozmowy, więc nie będę mówił konkretów ani nazwisk, nie będę rzucał. Po prostu gdzieś tam w grze jeszcze są dwa nazwiska. No. Czyli poza, no chyba wszyscy wiemy, Marcinem Wójcikiem są dwa nazwiska czy jedno? Bo tutaj, nie, poza Marcinem jedno nazwisko. Okej, więc... Były rozmowy z dwoma, ale z tego co wiem, to ta pierwsza osoba odrzuciła i propozycje, no i mamy poza Marcinem jeszcze jedną osobę. Ale tutaj trochę musieliśmy unikać tematu, ale wszyscy wiemy, że chodzi o Marcina, że z nim też rozmawiałem, on powiedział, że jest jak najbardziej chętny na ten pojedynek i nic się tak naprawdę w tej walce nie wydarzyło, on jest gotowy i bardzo chętny, żeby wejść z tobą do klatki już 16 listopada. No ale twój menadżer już sam to powiedział wprost, że był jeszcze wzięty na tapet pojedynek z Mamedem Khalidowem, więc powiedz mi, jak blisko w ogóle był taki pojedynek w finalizacji, czy przyszła do ciebie konkretna oferta, czy było to dopiero gdzieś tam dogrywane przez Artura, no i no niestety Paweł i Jadlan gdzieś pomieszali te plany, no czy już może była jakaś oferta, może gdzieś ktoś z KSW się odezwał z konkretną propozycją właśnie walki z Mamedem Khalidowem? Wiesz co, to były takie rozmowy bardziej w kuluarach, myślę. Takie zapytanie może nawet bardziej od strony Artura, czy ewentualnie taka walka by wchodziła w grę. Mówię, oczywiście z takim nazwiskiem to dla mnie zaszczyt by było zawalczyć. I no i wiesz, w ogóle fajnie się pokazać, aczkolwiek propozycja z KSW nie wyszła taka, więc nie będziemy tutaj, wiesz, dywagować, co by się miało stać albo co by się miało nie stać. Znaczy, trochę w głowie naszła taka nutka fantazji, gdy usłyszałeś w wywiadach, że faktycznie była możliwość takiego pojedynku i gdzieś tam były takie rozmowy. Czy już miałeś może w głowie wizję tego, jak Mameda pokonać? No bo tutaj przy okazji walki z Bartosem dużo osób się zastanawia, co Adrian musi zrobić nowego, no bo wiadomo, że to, co Adrian w ostatnich pojedynkach robił najlepiej, czyli clinch, no z Mamedem może nie zadziałać. Więc pytanie, czy ty masz jakiś pomysł w swojej głowie na to, jak byłoby można pokonać Mameda Khalidowa? Czy może masz jakieś rady dla Adriana? Ja myślę, że obydwoje, że ja mam dosyć może nieprzewidywalny styl, to raz, a dwa, pracuję bardzo dużo na wyczuciu
Dostosowuję się też do przeciwników, jak tylko potrafię. Mamy chyba, wiesz, on jest w ogóle wirtuozem, więc łapalibyśmy się tam pewnie po tej klatce długo, acz chyba, żeby weszło, wiesz, jakieś kopnięcie z tylu, wiesz, na przeskoku, jak na przykład Askama załatwił. Co ja też robię takie kopnięcia, zdarza mi się, więc nie, no ciekawa by była walka, ciężko tu mówić o jakiejś, gdzie bym szukał swojego zwycięstwa, pewnie by starałbym się to wyczuć. Możliwe, że ze względu gdzieś tam, nie wiem, na przewagę wagi, może bym próbował trochę jakichś zapasów więcej i rzeczywiście gdzieś obalić, bo no Mamet jest mega niebezpieczny w stójce, to wszyscy wiedzą. Kurczę, szczerze przyznam, nigdy bym nie powiedział, to inaczej, może w mojej głowie gdzieś nie potrafię sobie wyobrazić ciebie kopiącego właśnie takie kopnięcie, bo ty jesteś zawodnikiem typowo fizycznym i szczerze, chyba ostatnią rzeczą, jaką się spodziewał w takiej walce z Mamedem Hajdowym, to jakbyś takim switch kickiem właśnie gdzieś zgasił Mameda, ale szczerze... Jeszcze może zaskoczy kibiców w takim czymś. Właśnie to jest chyba coś, za co kochamy marzę, że właśnie takie po prostu niespodzianki, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy taki knockout w twoim wykonaniu. Może jeszcze wrócę na moment do tematu tego rywala, o którym no, nie możemy powiedzieć, ja zresztą też go sam nie znam, ale czy mógłbyś nam coś zdradzić, może jakąś narodowość, może gdzie się wcześniej bił, no cokolwiek, żeby nas naprowadzić, a jednocześnie nie mówić, kto to konkretnie jest, żeby nie była to zbyt oczywista podpowiedź, no wiadomo, że KSW pewnie nie byłoby zbyt zadowolone, ale cokolwiek na temat tego rywala, żebyśmy mogli wiedzieć, o kim rozmawiamy, żeby kibice mogli spekulować chociażby. To tak jak mówię, rozmowy były prowadzone z zawodnikiem z zagranicy i z Polakiem. Tyle. Nic więcej? No to wiesz, nie chcę tutaj spamować. Nie, to może zapytam inaczej, bo wspominałeś o tym, że mieliście już z nim zmierzyć, więc czy to był pojedynek oficjalnie ogłoszony, czy było to dopiero gdzieś tam na etapie rozmów i ta walka się posypała, no bo wówczas no, faktycznie fani mogliby coś próbować kopać, mogliby próbować cokolwiek myśleć, główkować, a tak no, to zostawiasz nas trochę z takim, wiadomo, no, kompletnie no, z zawodników zagranicy jest bardzo wielu, tak, więc no, cokolwiek możesz zdradzić. No. No to tak, to był to, dobra, to jedną osobę zdradzę. Prawdopodobnie nie będzie to już ta osoba, ale były prowadzone rozmowy z zawodnikiem, z którym miałem ogłoszony pojedynek, do którego nie doszło w innej organizacji. No i to już są jakieś konkrety, tu już można myśleć, więc naszych tutaj oglądających zachęcam do odkopania. Kto tam był ogłoszony, z kim Rafał miał się mierzyć, no to myślę, że gdzieś tam do tego dojdziecie. No właśnie, rozmawialiśmy sobie już tutaj o walce, znaczy o twoim rywalu z zagranicy, więc porozmawiamy o tym z Polski, czyli o Marcinie Wójciku i jego ostatnim starciu z Damianem Piwowarczykiem. Z tego co wiem, miałeś okazję być na tej gali na żywo, gdzieś tam siedziałeś w pierwszych rzędach i doglądałeś tego pojedynku, więc powiedz, jaka jest twoja opinia na temat tego starcia. Czy zdziwiło cię trochę to, że Marcin był w takich tarapatach na samym początku, no i generalnie jak oceniasz sam występ Marcina, no bo tak naprawdę gdzieś tam z piekła do nieba trafił, no wyratował się z tej ciężkiej sytuacji, więc czy zrobiło to na ciebie większe wrażenie, że faktycznie wyszedł z takiej opresji, czy pokazało ci to jakieś słabości Marcina, że faktycznie no, da się go trafić, a ty jednak cios masz mocny? No to, że da się trafić Marcina, to ja wiem już z Epika, ale wiem, że Marcin też potrafi trafić, bo... Ja pamiętam, że też tam dostałem, tam kluczało chwilę w głowie po jego ciosie. Damian też bije mocno, a ten cios był taki bardzo sztywny, prosty, tak, na który Marcin sobie wszedł, więc zadziałały dwie siły. I to, że sobie siadł na dupie, nie świadczy o tym, że ma gdzieś tam szklaną szczękę czy coś, tylko po prostu, wiesz, no, naruszony został i poleciał do tyłu, jak, wiesz, siła poszła. Według mnie zachował się właśnie bardzo trzeźwo i bardzo stary wyjadacz, bardzo doświadczony zawodnik. Gdzieś tam Damianowi zabrakło tej iskry, żeby to dokończyć, a Marcin jak wrócił, odwrócił rolę walki, ten bieg walki diametralnie, no i zrobił z Damianem to, co ja nie dałem rady na Epiku, nie? Więc prawda, u mnie to była trzecia runda, to była pierwsza, siła większa, jeszcze nie jest tak ślisko, aczkolwiek Marcin na pewno, no jak to chyba mówi Giant, na pewno siłę giganta ma.
A przed tym pojedynkiem na kogo stawiałeś? No bo wiadomo było, już jeszcze jak ta walka była ogłoszona w Tarnowie, jeszcze jak był Maciej Brzański w tej walce, to było pewne, że zwycięzca tego pojedynku zmierzy się z tą na KSW 100, więc jakby na pewno gdzieś ci się w głowie jakieś analizy pojawiały, no bo każdego z tych panów nie mogłeś wykluczyć, że z którymś z tych panów nie zmierzysz się w listopadzie, więc przed tym pojedynkiem na kogo stawiałeś? Czy był to dla ciebie tak klarowny faworyt, czyli Damian Pivowarczyk jak dla wielu kibiców i jak dla bukmacherów? Czy jednak, mimo tego, że Marcin wszedł na zastępstwo, to stawiałeś to na jakąś małą niespodziankę? Na Marcina stawiałem w tej walce, szczerze powiedziawszy. Czułem, że odrobią moją lekcję z walki z Damianem i jako dobrze taktycznie rozegrałem, to wygra walkę. Czułem, że to będzie, wiesz, zmierzanie do klinczu, do obalenia i siłowa masakra w parterze, nie? Jakiś ground and pound. Wyszło poddanie, no ale jednak zrobił tą robotę. No nie wiem, gdzieś tutaj mogło też zaważyć na tym pojedynku zmiana klubu Damiana. Przy do unika, chyba nawet nie ukrywał w relacjach swoich, że robi przygotowania fizyczne i sporo stójki, więc może zaniedbał gdzieś ten parter i to też go mogło stracić w tej walce. Jasne, a jakbyś miał sobie wybrać takiego życzeniowego rywala? No wiadomo, mierzyłeś się z oboma panami na gali KSW Epic, no ale tam była zupełnie inna formuła, tam był ten format turniejowy, więc wyglądało to trochę inaczej, ale jak uważasz, z kim miałbyś większe szanse? No wiadomo, że tutaj ten poziom jest wyrównany, no ale stylistycznie jednak panowie są zupełnie inni, więc tak stylistycznie, kto by ci bardziej pasował? Czy Marcin Wójcik, czy Damian Piłowarczyk? I sobie dorzućmy tu jeszcze Maćka Różańskiego, no bo wiadomo, że o nich tu cały czas rozmawiał i rozmawia dalej, bo sam na swoich social mediach wrzucił, przepraszam, że no prawdopodobnie odbędzie się jego walka rezerwowa do twojego pojedynku na gali KSW 100, więc tak naprawdę z tych trzech panów, kto uważasz, że stylistycznie jest dla ciebie najlepszym zestawieniem? Wiesz co, sądząc po poprzednich walkach, można by było spekulować, że najłatwiej by mi było z Marcinem, nie? Bo coś tam z nim najszybciej mi się udało wygrać. Ale wiesz, MMA to jest taki sport, że to wszystko od wszystkiego jest pojedynek w sumie zależny, nie? Predyspozycja dnia, jakieś, nie wiem, stan zdrowia psychicznego, fizycznego. Kurczę, no wejście w walkę, wszystko ma tak naprawdę wielkie znaczenie. Ciężko tu mówić o przeciwniku, z którym miałoby być de facto najłatwiej, bo wiesz, ja listopadowy jestem całkiem inny niż ja z lutego na przykład, nie? Tak samo Marcin, Damian i ktokolwiek inny. A co do wcześniejszego, pytałeś w sumie, z kim bym chciał zawalczyć. To powiem ci, że chciałbym zawalczyć któryś z poprzednich mistrzów. Ibrahim albo Tomek Narku, tak? Tak, no jako żeby się po prostu sprawdzić z jednym albo z drugim. No. To A czy nie uważasz, że... jeśli by to było jakieś takie życzeniowe, to bym coś takiego sobie życzył, a wiadomo, mistrz nie wybiera, bierze to, co jest, to, co organizacja da. No, także już niedługo będzie ogłoszenie przeciwnika. No Tomek to już chyba trochę pociąg, który dawno temu odjechał, ale Ibrahim Dżigajew, no to szczerze przyznam, to jest walka, która zostawiła duży niedosyt tym, że się nie odbyła, więc jeżeli tam Martin i Wojek dobrze porozmawiają, no to mam nadzieję, że jeszcze Ibrahim kiedyś wrócił, bo z tego co wiem, to już w PFL-u się bił nie będzie, więc miejmy nadzieję, że taka furtka pozostała otwarta i faktycznie do tego pojedynku dojdzie. Wspomniałem to już o Maćku Różańskim, więc chciałbym jeszcze jego temat trochę pociągnąć. Po pierwsze, jak oceniasz jego angaż do KSW? Czy uważasz, że faktycznie może to być ktoś, kto może zwojować? No bo tutaj opinie są podzielone. Faktycznie no, w Bellatorze mu nie poszło, ale jak na warunki polskie jest to nadal świetny zawodnik. To jest rzecz pierwsza. A dwa, z kim byś go widział na gali KSW 100? No bo dużo się mówi o tym, że faktycznie na tej gali wystąpi. No bo Wojek sam wspomniał, że chce mieć walkę rezerwową do każdej walki mistrzowskiej, więc w 9-3 też by wypadało taką walkę mieć. No i z racji, że Maciek jest prawdopodobnie najwyżej spoza tych zawodników, którzy są możliwi do występu na tej gali, no to z kim byś go zobaczył w takim zestawieniu? No to jeśli mówimy o czołówce, no to z Damianem, nie? Chyba Pytanie, na tak by ile to było. Damian jest jeszcze zdrowy i jest dostępność, jak tak? No dokładnie, więc jeśli mówimy tu o czołówce i z kim bym go chciał zobaczyć w zestawieniu, to z Damianem. A
Chyba tak, no, czy go zobaczymy na setce, tego nie wiem, bo gdzieś tam coś słyszałem już innego, ale nie będę plotkował. Ja się sugeruję Instagramem Maćka, więc okay, tylko tyle okay. Wiem. Nie, no dobrze mieć rezerwowego, no wiadomo, nie? Uratuje to wtedy jakiś pojedynek. A z kim by go mieli zostawić, kurczę, nie wiem. No Bogdan ostatnio coś z zdrowiem miał problemy. Może Bartek Leśko? Bartek Leśko, pytanie, Bartek Leśko się pięknie zaprezentował w tym 9-3 do skoku. Pytanie, czy on chce tam zostać, nie? Bo mówię, właśnie gadałem z Kuberą, siedziałem koło niego na gali w Lublinie i mówię, popatrz się, Bartek, lepiej to 9-3 u niego wygląda niż u Burgera, nie? No dokładnie, z tego co rozmawiałem z Bartkiem i z jego menadżerem, no to wszystko zależy od oferty KSW, więc jak będzie oferta dobra na 9-3, no to być może będziesz miał nowego, mocnego kolegę w kategorii, który tak naprawdę, no sam wspomniałem w rozmowie z nim, że jakby no matematyka nie kłamie, no tutaj 2-0 w 9-3, a w KSW w wadze średnie póki co rekord ujemny, więc wychodzi na to, że lepiej mu idzie wagę wyżej jednak. No pytanie, czy oni by się bili z Maćkiem, nie? No ciężko powiedzieć, no bo no KSW... Nie wiem, jakie oni to mają swoje relacje, Maciek z Bartkiem, ale chyba sporo trenowali razem, nie wiem. To są tacy przyjaciele, którzy by zawalczyli ze sobą, kurczę, nawet, bo to jest drugi kraniec Polski i rzadko tam bywam, więc nawet nie wiem. Ale tak, na pewno tak, też by to było, na pewno ciekawe zestawienie. Jasne, więc no zobaczymy, co tam jeszcze KSW ogłosi, ale no już widzę, że zasiałeś taką nutkę niepewności na temat występu Maćka na KSW 100. No właśnie, wspomniałeś tutaj o Piotrku Kuberskim, więc przejdę może do niego. Wspomniałeś, że sobie fajnie rozmawialiście, ale pytanie, czy byłaby szansa walki z Piotkiem, no bo tutaj dużo się mówiło o Piotrze właśnie w kontekście walki o pas tymczasowy, z racji, że gdzieś tam nie wyszło z tym Pawłem Pawlakiem. Mamec bije się w superfajcie z Bartosem, no a jednak Piotrkowi ta walka o pas została obiecana. Rozumiem, że no, w najbliższym czasie jest to niemożliwe, no więc takie pytanie czysto teoretyczne. Gdyby przyszła propozycja powrotu do kategorii średniej, powiedziałeś, że pamiętam jak podpisywałeś się z KSW, że jest możliwość walk i w średniej, i w półciężkiej. No póki co świetnie ci idzie w wadze półciężkiej, więc zakładam, że nie wrócisz do walk rankingowych, no ale zakładając, że na szali byłby pas tymczasowy, to byłbyś chętny na takie starcie z Piotrkiem Kuberskim, czy jednak ta więź menadżerska, może jakaś koleżeńska jednak nie pozwala na to, żebyście gdzieś tam dzielili razem klatkę? Ja myślę, że z Piotrkiem Kuberskim można by było walczyć i w 8-4 i 9-3, bo wydaje mi się, wagowo bardzo podobnie będziemy. Ja tam nie jestem jakimś typowym półciężkim. Uważam, że jest to troszkę mały w tej kategorii wagowej, jak patrzę na tych chłopów, którzy tną od 105 i nawet więcej kilogramów do 9,3, gdzie moja waga kręci się około setki, może 101 teraz, więc dla mnie po prostu gdzieś zejście do kategorii średniej jest nadal osiągalne mimo wieku, bo wiadomo, z wiekiem to coraz trudniej zrobić. Ale znowu doświadczenie jest, nie? Więc tak zwane swoje organizmy. Jeśli chodzi o pas tymczasowy, myślę, że to w ogóle troszkę bez sensu rozmowy o pasie tymczasowym, bo pasy tymczasowe gdzieś tam wchodzą w grę, jak mistrz aktualnie się nie broni. Rok przynajmniej, nie? A mistrz, kiedy była ta walka? 3 miesiące temu? No w lipcu. No, także... Także myślę, w ogóle tutaj nie ma o czym mówić. Jeśli były... Ale jeszcze wspomnę też, że w kontekście walki Mameda z Piotrkiem, no tutaj rozmawiało się o walce o pas tymczasowy, więc widać, że KSW byłoby na taką walkę chętne. Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Nie do końca rozumiem tej polityki, no ale okej. Okay. Może by to podniosło rangę i gali, i pojedynku, jakby to był pas tymczasowy. Jeśli chodzi o walkę o pas rzeczywiście w kategorii średniej, kiedyś w przyszłości, no myślałem o tym, myślałem, no ale na razie się skupiam na obronie pasa w kategorii 9-3. Jak mi się go uda obronić, to później pomyślę, co dalej. Jak się nie uda obronić, no to chyba będzie 8-4, tak się mi wydaje. Jasne, ale to zobaczymy. A
Tak, jakbyś miał stawiać właśnie walkę Piotrka Kuberskiego z Pawłem Pawlakiem, no bo do tej walki miało dojść, do tej walki prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości dojdzie. No obaj są tak naprawdę z twojej grupy menedżerskiej, więc to taka trochę walka bratobójcza, przynajmniej dla Artura Gwoździa, a ty jak widzisz ten pojedynek, tutaj byłby twoim faworytem w takim starciu? Słuchaj, Artur już ma tyle zawodników, że ciężko jest nie zostawiać razem, nie? Tym bardziej, że to jest czołówka, więc no tutaj jest to, że jesteśmy w jednym menedżmencie, tym bardziej tak mocnym, to jakby nie przeszkadza w tym, żeby się bić ze sobą. Jeśli chodzi o zestawienie Piotka z Pawłem, no na pewno na przewagą Piotra by były warunki fizyczne, bo jest kawał chłopa jak na to 8-4. Nie ma co ukrywać, ale Paweł pokazał w jednym pojedynku, gdzie się go gdzieś tam skreślano, właśnie za te mniejsze warunki fizyczne, ciemniejszą siłę, pokazywał, że radzi sobie świetnie i rozbija przeciwników i odbiera im wolę walki w trakcie. Jasne, z racji, że trochę nas goni czas, chciałbym jeszcze przejść do takich pomniejszych tematów. No po pierwsze, no trochę TKSW cię, chyba Wojsław przedstawiał cię jako takiego trochę zawodnika lokalnego. No faktycznie z Bielska do Gliwic jest kawałek, ale to nie jest jakoś bardzo daleko, więc pytanie, ilu swoich kibiców się spodziewasz? No bo widziałem, że już gdzieś sprzedaż biletów na twoją walkę ruszyła, w sensie na twój sektor. Więc pytanie, ile tych biletów jest, no ilu się swoich kibiców spodziewasz już 16 listopada w Gliwicach? Ja sam poprosiłem o 400 biletów dla kibiców i większość jest sprzedanych. No prawie 400 biletów, prawie wszystkie są sprzedane, a do gali jeszcze długo, długo. A więc no, coś na pewno będzie tych kibiców. Myślę, wydaje mi się, że ludzie usłyszą. A zamierzasz jeszcze dobierać bilety, czy jednak zostawiasz dla reszty? Jest właśnie kłopot z biletami, bo rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. I ciężko dobrać coś sensownego już, że tak powiem. Więc zobaczę, jak sprzedam wszystkie i będą bardzo jeszcze chętni ludzie, no to możliwe, że coś dobiorę. No, a na ten moment nawet miałem już pytanie o VIP-y, a widziałem, że VIP-y są już praktycznie wyprzedane, wszystkie jakieś pojedyncze tylko zostały. Nie? No ale 400 osób, więc myślę, że 400 gardeł się poniesie po arenie w Gliwicach, więc też jest to całkiem pokaźna liczba. Chciałem przejść do tematu twojego byłego rywala, który już w najbliższą sobotę wejdzie do klatki UFC. Oczywiście mówię o Iwanie Erslanie, który zmierzy się z Jonem Kutelabą. No trochę jest to dziwna sytuacja, no bo po tak naprawdę jednym zwycięstwie od porażki z tobą trafia do UFC. To naprawdę na mocną walkę, bo Jon Kutelaba to już jest weteran tej organizacji. Mierzył się z wieloma świetnymi zawodnikami. Więc pytanie, jak widzisz ten pojedynek, no i czy nie uważasz, że trochę za szybko dla Iwana, czy nie czujesz się trochę poszkodowany? Bo wiem, że wy sami gdzieś z Arturem mówiliście o tym, że może fajnie byłoby spróbować jeszcze, jak był temat z Aresem, czy nawet może jeszcze przed Aresem. To pamiętam, że były gdzieś jakieś takie rozmowy, no tobie się nie udało pomimo pokaźnej serii zwycięstw, no tutaj Iwan trafia po jednym zwycięstwie z Bogdanem Gnitką, więc jak to widzisz i właśnie jak typujesz jego najbliższe starcie? Wiesz co, życzę mu jak najlepiej, niech odnosi sukcesy w organizacji, w Lidze Mistrzów, jak się to mówi. Co mogę rzec, czy jakie ma szanse? Myślę, że Iwan jest bardzo mocnym zawodnikiem. No, wiesz, poziom KSW, czy powiedzmy ATA, w którym gdzieś tam zdarzało mi się też walczyć, w opinii wielu specjalistów nie odbiega jakoś od poziomu UFC, więc też no, wszystko jest możliwe. No, mamy mistrza w kategorii 8-4 Drikusa du Plessis, który też w KSW radził sobie w kratkę, nie? Więc no, ja myślę, że to tu, wiem, Europa to tu mamy KSW, Stany Zjednoczone UFC, PFL, gdzieś tam bardziej na wschód ACA są te ligi, po prostu mi się wydaje, że no, każdy tam ma szansę, nie? No, zobaczymy jak to pójdzie. Tak jak mówię, życzę mu jak najlepiej, a co do tego, dlaczego on jest zakontraktowany w UFC, a nie ja, ja po prostu jestem już stary, jak na zawodnika. Ich UFC, z tego co wiem, niechętnie kontraktuje takich zawodników. To po pierwsze, a po drugie widziałem, że Iwan bardzo długo siedział w American Top Team i złapał się w menedżmencie takim, który ma wielu zawodników w UFC, w PFL-u. Początkowo myślałem, że trafi do PFL-a właśnie, a jak widzimy UFC. Więc na samo zakończenie proste pytanie, Mamed czy Bartos? Ja raczej bym stawiał na Mameda.
Jasne, więc tutaj bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Ja No również. cóż, czekam na ogłoszenie rywala, no i mam nadzieję, że uda się jeszcze gdzieś przed galą porozmawiać. Tak, Cóż, no złapiemy przede się jeszcze, wszystkim. jak ogłoszą rywala. Tak, to na pewno się gdzieś połączymy. No i co, no tak naprawdę przygotowania jeszcze dużo zrobię, bo resztę sobie sam wyszarpiesz. To jest coś, co zawsze życzę zawodnikom, bo fani MMA chcą widzieć walki dwóch zdrowych zawodników i to jest przede wszystkim, jest życzę dużo zdrowia. No a naszych fanów, jeżeli rozmowa się podobała, to zapraszam do zostawiania łapek w górę, udostępniania, komentowania wywiadu. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. No i cóż, no mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli porozmawiać o jakichś konkretach, o jakimś filmach. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.